Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj montujemy szlangi, więc po kolei czynności, które robię. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Tutaj na wymiar ucinamy mniej więcej podobne długości. To nie jest aż tak bardzo ważne, bo to będzie później poprawiane. Tu jest kran w ten sposób montowany. Ciach. Dokręcamy tutaj tak dosyć mocno. Tu się odkręca, tak zostawiamy. Jest długi kawałek, możemy sobie to tam rzucić. Tutaj podobnie, mniej więcej coś takiego. Ciach, odkręcamy, wkładamy. No, to jest akurat dosyć łatwe. Tam łączenia szlangów przebiegają nieco trudniej. Ciach. To są pocięte szlangi, jak są małe kawałki, to je tniemy. Jak są długie, no to one jeszcze się przydadzą. Bierzemy sekator i kolejne dwie rajeczki. Po dwie rajki sobie naraz robię. Jest zaczepione. Wyciągam jak najdalej, by później mi się lepiej łączyło. No z tego co widzę, prawdopodobnie tutaj jest bez łączenia, bo jest naprężone, ewentualnie mógł się zgiąć. No drugi pewnie będzie do łączenia. Różnie to wychodzi. Tak, drugi będzie na pewno do łączenia. Więc bierzemy wiadereczko z potrzebnymi przyrządami. No i idziemy jedną rajką, drugą rajką będziemy wracać. Jak idziemy, to ten szlang jeszcze dajemy jak najbliżej drzewek, bo to później będzie montowane do drutów, których jeszcze tutaj nie ma. Będą druty na dole właśnie. Specjalnie pod ten szlang zrobione. No i tutaj w tym szlangu będą sobie szły witaminy dla drzew, więc tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że się duszno zrobiło. Nie wiem, czy to będzie słychać, jak znaczy ciężko. No, ciężej niż zwykle oddycham. Tego chodzenia trochę jest. Mówię, nie ma takiego słońca dużego, natomiast się właśnie zrobiło duszno. Po drodze właśnie patrzymy, czy gdzieś nie ma tego szlanga do łączenia. Najczęściej są przy końcach. Ale mówię, tak jak naciągałem, wydaje mi się, że ten szlang akurat będzie bez łączenia. Na końcu zobaczycie, jak wygląda to podpięcie z drugiej strony. O, wydaje mi się, że są tutaj na kanale osoby, które to ciekawi. No minus akurat tego mojego nagrywania, to jest kamera zamocowana na głowie, jest to, że ja naprawdę nie mam podglądu do obrazu. Więc tak jak mniej więcej na czuję ustawiam kamerę, mam nadzieję, że będzie właśnie wszystko dosyć dobrze widać. Mówię tak, nogą. Co beton daje, bliżej drzewek, później jeszcze raz to naciągnę i równo utnę, tu jest ok, a później, żeby po prostu łatwiej się robiło, możecie od razu zobaczyć gruszki gdzieś tam w międzyczasie, ile tych gruszek jest ich całkiem sporo i wydaje mi się, że zbiory będą naprawdę niezłe, jeśli o to chodzi. Nie wiem, ile te rajki mają. Macie podgląd z 200 metrów? Być może. Ciężko mi jest to określić. No dzisiaj z pewnością kilkanaście kilometrów zrobię. Mam taką aplikację na telefonie. Mój rekord jednego dnia to było aż 30 km. No dzisiaj na pewno tyle nie będzie, ale też będzie całkiem nieźle. I to jest to łączenie z tej strony. Ten szlank jest pod ziemią, tam idą rury, gdzieś tam jest kanał i stamtąd jest woda. Czy tu będzie łączenie? Zobaczymy. Na razie jest więcej szlangu. Dajemy go tak. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie łączenie. Chociaż też niekoniecznie. Jak nie będzie łączenia, to później pociągnę i się wyrówna. Ale już widzę, że jest. Więc pokażę Wam jeszcze, jak to się łączy. Więc myślę, że to będzie ciekawe.
I tak, z tej strony naciągamy na maksa. Jak to robimy? Teraz ucinamy tą część. Później będzie można ją wyciągnąć. Na razie nie będę wyciągał. Bierzemy złączkę. Tutaj mam specjalnie płyn, żeby to łatwiej wchodziło. Namaczamy w tym płynie. To jest płyn do naczyń rozrobiony. Ciach. To wkładamy. No to pierwsze to dosyć ciężko wchodzi. Więc robimy to betonowy słup, żeby to do końca ładnie weszło. No jest, tak widać na kamerze. Udało się. Druga część tak samo. Zamoczymy, to zawsze później będzie lepiej. Zakręcamy. I kolejne łączenie. Trzeba to trochę na boki poruszać. I to dosyć ładnie wchodzi. Dobra. No, to tyle. To taka dzisiaj praca. Trzymajcie się. Na razie.